Hej, hej, hejo! Mam na imię Iwona i zapraszam Was dzisiaj na nowy filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak tak, i zostańcie ze mną na dłużej. A teraz, jak widzicie po tytule, będzie to TBR, czyli moje plany czytelnicze na miesiąc kwiecień. Ja w kwietniu będę mieć dość dużo rzeczy na uniwersytecie i tak po prostu dużo innych rzeczy, które się wszystkie skumulują, więc nie wiem, ile tego czasu na czytanie książek będą mieć, ale przygotowałam sobie 8 albo 9 pozycji, po które będę chciała w pierwszej kolejności sięgnąć w kwietniu, albo po które myślę, że będę mieć ochotę po prostu sięgnąć w kwietniu. I cóż, żeby już nie przedłużać, zaczynajmy. Pierwsze dwie książki w ogóle wybrałam z Legimi, więc pierwszą książkę, którą chciałam przeczytać, jest to Sekretne życie pszczół, Sumun Kit. Ja o tej książce już słyszałam jakiś czas temu, ale jakoś nie przeczytałam jej. Jest to książka, która, jak tu jest napisane, główną bohaterką jest 14-letnia dziewczyna, która jest biała, która ma okrutnego ojca i która przez przypadek 10 lat wcześniej zabiła swoją matkę i ma ogromne poczucie winy. I trafia na pasiekę pszczół do ciemnoskórych osób, jeżeli dobrze zrozumiałam. I tam właśnie próbuje się ochronić przed światem zewnętrznym i zobaczymy. Czuję, że ta książka powinna mi się spodobać. Nie wiem, zobaczymy. Będziemy ją czytać w trakcie tego miesiąca, więc mam nadzieję, że pod koniec kwietnia opowiem coś więcej o tej książce. Drugą książką to jest nowość, to jest książka pani Elizy Kowa, Przebudzenie powietrza. Jest to historia, gdzie mamy jesteśmy w świecie magicznym. Jest to książka magiczna, fantastyczna, gdzie dziewczyna jest w swoim świecie książek, w swoim świecie ksiąg w bibliotece i nagle się okazuje, że ma moc magiczną. I musi się zdecydować, czy chce ją przyjąć, czy jej nie chce. I czy właśnie jak ją przyjmie, to wtedy będzie musiała ratować królestwo. Tyle zrozumiałam z opisu. Więc tak samo mam nadzieję, że pod koniec miesiąca powiem Wam coś więcej. To też jest, że jej moc magiczna się obudziła w momencie, gdy uratowała księcia, jedną z najbardziej potężnych osób w księstwie. Więc zapowiada się dość ciekawie. Jak zobaczyłam opis, to wiedziałam, że od razu chcę ją przeczytać. Dlatego właśnie chciałabym w kwietniu przeczytać tę książkę. Kolejną książką, którą tu już mam tak w ręce, jest to książka, którą wygrałam w konkursie na BookGeek. Tak jakoś stwierdziłam, że wezmę udział i się udało. Jest to książka też nowość z lutego. Wezwanie Sokoła pani Maggie Stillwater. Jakoś tak. Ja czytałam ten opis i tutaj jest o śniących i osobach wyśnionych, rzeczach wyśnionych, o łowcach, o zabójcach. Po prostu jest to tyle rzeczy, które już mi się podobają w tej chwili, że ja tą książkę najchętniej sięgnęłabym już teraz, dzisiaj, a jeszcze jest marzec. Więc tylko Wam przeczytam początek. Wśród nas znajdują się śniący i wyśnieni. Ci, którzy śnią, nie potrafią się przed tym powstrzymać. Mogą jedynie próbować to kontrolować. Ci, którzy zostali wyśnieni, nie są w stanie wieść samodzielnego życia, ponieważ zasną na zawsze, jeśli ich śniący umrze. I teraz jest tak. Istnieją tacy, którzy lgną do śniących, by ich wykorzystać, by ich więzić, by ich zabijać, zanim ich sny zniszczą nas wszystkich. No powiecie, czy ta książka sama przez ten opis nie przyciąga do siebie, plus ta piękna okładka. No, mam ochotę już w tej chwili zacząć ją czytać, więc to jest najlepszy znak, że ta książka prawdopodobnie będzie bardzo, ale to bardzo dobra. Kolejną książką, którą chciałabym przeczytać, jest to druga część Hrabia Monte Cristo. Ja mam akurat tutaj tą pierwszą, ale tą drugą chciałabym wypożyczyć z biblioteki, bo nie ma w tej ładnej okładce tą drugiego, więc stwierdziłam, że po prostu wypożyczę z biblioteki i będę polowała później na tą drugi w tej takiej okładce chyba z Gazety Wyborczej. Nie wiem, jaka to jest seria, nie mam pojęcia. Polskie Media Amer. Mój brat kupił dawno, dawno temu. Więc właśnie drugą część, bo chciałabym skończyć tą historię, a to była historia, która mi się tak dobrze czytało, że mam do niej ochotę wrócić teraz. Nawet nie wiem czemu w kwietniu, ale tak poczułam, że właśnie to może będzie ten miesiąc, kiedy skończę Hrabiego Monte Cristo. Kolejną książką, którą chciałabym przeczytać, to jest dlatego, że ta książka będzie miała premierę filmową albo już miała w marcu 15, albo dopiero będzie miała w kwietniu, właśnie nie wiem, czy już była, czy jest przełożona, czy coś tam. Jest to Nomland pani Jessica Bruder, W drodze za pracą. Jest to książka, której będziemy czytać o Amerykaninach, którzy mieszkają w kamperach, którzy się przenoszą z miejsca do miejsca, żeby mieć pracę.
Jest to książka, którą miałam przeczytać od jakiegoś czasu, ale właśnie ostatnio coraz bardziej mnie interesuje Ameryka. Wcześniej mnie też interesowała, ale raczej wcześniej, wiecie, oglądałam jakieś youtuberki, słuchałam rzeczy, jaki ta Ameryka jest świetna, a teraz właśnie próbuję też z tej strony obiektywnej patrzeć, słuchać jakichś reportaży, oglądać wywiady, czy właśnie czytać książki o Ameryce. Więc to jest kolejna pozycja, którą będę chciała poznać. Jeszcze też bardzo bym chciała poznać tą ze serii amerykańskiej też, ale to dobra, to już nie będę mieszała. Tą bym chciała przejść w tym miesiącu, plus też mam w tym semestrze zajęcia z reportażu, więc to też mi się przyda na zajęcia. Kolejną książką, którą chciałam przeczytać, jest to Strata samotności Marqueza, Gabriela García Marqueza. Pamiętałam, o czym jest, ale już nie pamiętam. Więc to jest o rodzinie, jakiejś tam rodzinie, z tego co pamiętam. Zobaczymy, zobaczymy. Nie czytałam, więc. Kolejną książką to są Podróże Sarodotem Kapuścińskiego. To też wam tylko zaznaczam, że właśnie chciałam przeczytać. Mam nadzieję, że mi się uda, bo to jako klasyka reportażu już podpada. I właśnie to też na moje zajęcia z reportażu. Ja już częściowo Podróże Sarodotem czytałam jakiś czas temu, kilka lat temu, ale w tym momencie nie pamiętam. Totalnie nie pamiętam. Następnie mam książkę, którą kupiłam już ho temu i ja jej nie przeczytałam, bo mi się jakoś nie podobało wydanie. Nie wiem, druk, chociaż teraz jak patrzę, to nie wiem dlaczego. Jest to Emilka ze Złotego Nowiu, Lucy Maud Montgomery. I ja w sumie pani Lucy Montgomery czytałam tylko Anię Zielonego Wzgórza, w której się zakochałam. I właśnie teraz chciałabym powrócić do pani Lucy Montgomery jako z takiego przyjemnego, lekkiego, łatwego. I właśnie chciałabym przeczytać pierwszy tom Emilki. I zobaczymy, czy mi się spodoba, czy nie. I ostatnią książką, którą tutaj mam, jest to książka Lolita pana Nabokowa, Władimira Nabokowa. Jest to historia, gdzie mężczyzna zakochuje się w dziewczynce i później, żeby mieć z nią stały kontakt, żeni się z jej mamą, sorry, z jej mamą. I później, jak ona chce już wyjść od rodziców, chce rozpocząć swoje życie, to on robi wszystko, żeby tego nie dopuścić i wyjeżdża z nią w podróż. Słyszałam, że ta książka jest okrutna, że jest okropna, więc jestem bardzo ciekawa, co ja o niej stwierdzę, jak ją przeczytam. Więc to jest książka, którą chciałabym właśnie też przeczytać w tym miesiącu. Dobra, to są wszystkie książki, które mam w planie przeczytać w kwietniu. Jeśli jest jakaś książka, którą mi szczególnie polecacie z tego, której powinnam rozpocząć ten miesiąc, to dajcie mi znać, a ja już lecę. Jestem w ogóle ciekawa, jakie książki wy chcecie przeczytać w kwietniu. I cóż, do zobaczenia i miłego dnia wam życzę, czy tam miłego wieczoru, w zależności, kiedy oglądacie filmik. Bye, bye.